Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiejszy film będzie o mojej pielęgnacji twarzy, dlatego że wiele pytań dostaję właśnie o to, czego stosuję, jakich kosmetyków używam. Mam 39 lat, czyli to już jest prawie 40 na karku. I powiem Wam szczerze, że żałuję, że jako młoda dziewczyna w wieku 20 lat za bardzo się nie skupiałam na tej pielęgnacji. Wiem, że teraz wiele z młodych dziewczyn skupia się na tym, ale może podzielę się z Wami czymś, może Wam to podda jakiś pomysł. Jeśli jesteście młode, zdecydowanie zajmijcie się tym. Ja właśnie zrobiłam taki błąd, że wcześniej nigdy się na tym nie skupiałam. Zacznę od tego, że właśnie mam 39 lat, nigdy nie stosowałam żadnych, nie wiem, wypełniaczy, nawet nie wiem, jakichś tam botoksów, tego typu rzeczy. Choć często dostaję zapytania na Instagramie, czy robiłam sobie jakieś wypełniacze. Słuchajcie, ja mam zmarszczki, ale uważam, że moja skóra w tym wieku nie wygląda naprawdę źle. Pomimo tego, że nie skupiałam się właśnie na tej pielęgnacji za bardzo w młodszym wieku, no ale wiadomo, człowiek robi się starszy i zaczyna więcej myśleć na ten temat, no bo słuchajcie, zmarszczki to jest naturalna sprawa. Jak wiecie, staram się stosować kosmetyki naturalne i o takich będę dzisiaj mówić. Chciałabym też również wspomnieć o tym, że wczoraj byłam cały dzień na plaży, dlatego jestem taka dosyć czerwona. Zrobiłam również błąd, bo posmarowałam się olejem kokosowym i po prostu się usmażyłam w ciągu godziny. Potem dosłownie poszłam kupić sobie krem z filtrem, bo mój mi się właśnie skończył wtedy i wyglądam tak, jak wyglądam. Dzisiaj mam troszeczkę zaczerwienioną twarz, ale również Wam pokażę, czego użyłam akurat wczoraj i dzisiaj, co mi troszeczkę pomogło na tą moją spaloną skórę. Dobra, zacznę może od pielęgnacji porannej. Od czego zaczynam? To już Wam kiedyś pokazywałam. To jest zwykła woda różana, którą kupuję w Tesco. I tą wodę różaną stosuję zamiast tonika, czyli przemywam sobie wacikiem twarz. Zaczynam od tego, prawda? Oczywiście po oczyszczeniu twarzy, po umyciu żelem. Następnie powiem Wam, co to jest olejek arganowy. Używam tego olejku. Ten mi się właściwie już skończył. Ja te kosmetyki przywiozłam z Grecji i jak wiecie, jestem zachwycona kosmetykami z Grecji, kupiłam je tam, przywiozłam kiedyś prawie całą walizkę. To jest również ten sam olejek ze słodkich migdałów i one obydwa są takie z pipetką, ten mi się skończył i używam teraz tego. Tego olejku używam właśnie z tym serum peptydowym z The Ordinary. To zamówiłam na Allegro, jak i również inne kosmetyki z The Ordinary. Bardzo je gorąco polecam i powiem Wam tak. Daję taką pipetkę, 2-3 kropelki tego olejku arganowego i pipetkę jedną tego, to jest z The Ordinary, nazywa się The Buffet, czyli bufet po polsku. Ja o tych kosmetykach dowiedziałam się od koleżanki mojej mamy, która bardzo je zachwalała, właściwie jej siostra zachwalała je i kupiłam te kosmetyki i teraz po prostu się z nimi nie rozstaję. Pokażę Wam tak, ten olejek wygląda tak, to jest ten olejek ze słodkich migdałów, a tak wygląda to serum peptydowe. Tutaj jest zarówno kwas hialuronowy, również jest taką pipetką, jest tutaj kwas hialuronowy, to jest serum peptydowe. Są również probiotyki. Jakie ma działanie? To ma działanie przeciwzmarszczkowe, nawilżające. To serum również poprawia regenerację skóry, działa ujędrniająco i chroni skórę przed działaniem czynników zewnętrznych. Teraz dlaczego stosuję również ten olejek ze słodkich migdałów? Dlatego, że już mi kiedyś pani, która mi brwi robiła nitkami, kiedyś właśnie ona jest w starszym wieku i zawsze pytałam się, co robi, bo ma naprawdę fantastyczną skórę. I ta pani powiedziała, że musi natłuszczać, natłuszczać, natłuszczać. Ja kiedyś próbowałam oleju kokosowego na moją twarz i on mi strasznie zapycha pory i wypryski dostawałam po prostu non-stop. Natomiast olejek arganowy nie zatyka porów, świetnie natłuszcza, nawilża tą skórę. On tak właśnie natłuszcza bez takiej tłustej warstwy, naprawdę świetnie się wchłania i po prostu kiedy zaczęłam stosować ten olejek ze słodkich migdałów, to jest po prostu nieodłączne duo u mnie, czyli stosuję ten bufet i to po oczyszczeniu twarzy właśnie wodą różaną. Następnie
Co stosuję? Stosuję krem pod oczy. To jest taki zwykły krem by nature, staram się jakieś naturalne kosmetyki. Nawet nie wiem, powiem szczerze, gdzie ten krem kupiłam. To jest krem pod oczy. Wcześniej stosowałam jednak ten krem. To jest też również krem, który stosuję od lat, który również przywiozłam sobie z Grecji. I to jest krem z oliwą z oliwek. Znacie już to pewnie, pokazywałam wcześniej, na pewno pokazywałam na Instagramie. To jest krem, który zawsze... jak go wącham, przypomina mi to wakacje, bo go kupiłam właśnie na wakacjach, jak byłam. I to jest nawilżający krem, również mam takie kremy przeciwzmarszczkowe. Mam tych kremów jeszcze troszkę w domu, także używam tego. Ten krem również nie zatyka mi po prostu porów, nie dostaję wyprysków, a świetnie właśnie natłuszcza i nawilża. Naprawdę fantastyczny krem. Także to jest moja pielęgnacja poranna. Jeśli chodzi o moją pielęgnację wieczorną, to powiem Wam szczerze, że również oczyszczam oczywiście twarz, zmywam makijaż, oczyszczam twarz żelem do twarzy, następnie właśnie stosuję tą wodę różaną i powiem Wam szczerze, że ja na noc nie często stosuję kosmetyki, dlatego różnego rodzaju kremy. Często mi wchodzą do oczu i później budzę się, mam czerwone oczy, łzawią mi, są po prostu czymś zawalone. Ale jeśli na przykład tak jak wczoraj, spaliłam sobie troszeczkę twarz, stosuję tutaj taki krem z witaminą C, to też jest właśnie z The Ordinary. I to ten krem zawiera po prostu kwas L-askorbinowy i powiem Wam, że zalecza różnego rodzaju, oczywiście witamina C to jest antyoksydant, także w takich przypadkach, kiedy coś nam, skóra się na przykład właśnie, sparzymy się na słońcu, to jest świetne. Ja również powiem Wam, że jeśli chodzi o ten krem, to stosuję, jeśli mam na przykład jakieś problemy skórne, to również go stosuję i to właśnie najlepiej stosuje się na noc, na dzień tego nie stosuję, po nałożeniu tego kremu czujemy takie mrowienie, no bo to jest kwas L-askorbinowy, witamina C. Przeważnie kosmetyki właśnie z witaminą C możemy czuć takie mrowienie, które potem przechodzi. I powiem Wam, że ten kosmetyk naprawdę świetny, jest świetny również do likwidowania jakichś takich małych zmarszczek i naprawdę go bardzo gorąco polecam. Oprócz tego z The Ordinary jeszcze znalazłam świetne serum, które jest, to jest serum z witaminą B3 i cynkiem. I to serum ma działanie przeciwutleniające. Jest bardzo pomocne w leczeniu trądziku. Wiadomo, cynk ma kojące właśnie działanie. I powiem Wam szczerze, że ja tu również kupiłam, kiedy zaczęłam mieć jakieś problemy skórne, jakieś wypryski. I tego, nie mam takich problemów cały czas, ale raz na jakiś czas, kiedy coś mi wyskoczy. To jest również takie serum z pipetką, jak widać, stosuję to na noc i powiem Wam, kiedy zastosuję takie serum na noc, kiedy mam jakieś wypryski, rano się budzę i ta skóra jest zupełnie w innym stanie. Naprawdę gorąco polecam, jeśli macie jakieś problemy właśnie typu trądzikowego, jakieś wypryski, zdecydowanie to polecam. Ten preparat również wygładza skórę, także też ma działanie właściwie przeciwzmarszczkowe. Jeśli macie jakieś właśnie atopowe zapalenie skóry, łuszczyce, również to jest świetny produkt, który pomoże Wam zregenerować tą skórę. Zmniejsza on również podrażnienia i zaczerwienienie skóry, także teraz również mi się w tym momencie przyda. Kosmetyki The Ordinary są dostępne na Allegro, linki znajdziecie pod spodem, polecam je naprawdę gorąco. Ja właściwie dziękuję koleżance moich rodziców, która te kosmetyki poleciła, naprawdę odkryłam fantastyczne produkty, gorąco je polecam. Na zakończenie dodam właśnie, że od kiedy zaczęłam używać tego, co Wam przed chwilą pokazałam, zauważyłam, że rzeczywiście zmniejszyły mi się jakoś te zmarszczki, szczególnie tutaj mimiczne, tutaj i tutaj miałam dosyć taką mocną tą zmarszczkę. Zmniejszyło mi się to trochę i po pierwsze właśnie zauważyłam te tutaj, że one naprawdę, nie sądziłam, że w ogóle stosowanie jakichkolwiek produktów może zmniejszyć naprawdę zmarszczki, ale tak się stało i bardzo się z tego cieszę. Oczywiście one nie znikną, robię się coraz starsza, ale cieszę się, że poprzez pielęgnację taką, jaką Wam w tej chwili pokazałam, że mogę opóźnić to starzenie się mojej skóry. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu, że zainspirowałam Was czymś. Jeśli używacie któregoś z tych kosmetyków, dajcie znać koniecznie w komentarzu na dole. Jeśli jesteście w podobnym wieku do mojego, dajcie znać, jakich Wy kosmetyków używacie. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam przepięknego dnia. Pa, pa!